Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mimo tak późnej pory jednak sporo osób się zebrało na sesji samorządowej. Myślę, że poruszymy... Słucham? Ale myślę, że w przyszłym roku ta sesja będzie zgromadzi więcej uczestników i słuchaczy. Może zmienimy godziny. Nazywam się Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk, jestem redaktorem naczelnym miesięcznika Izby Lekarskiej w Warszawie PULS i mam przyjemność poprowadzić tę sesję. Witam wszystkich Państwa i witam przede wszystkim naszych panelistów. Witam panie profesor, panią Halinę Borgil-Marek z Naczelnej Rady Lekarskiej, panią profesor Agnieszkę Milczarek, konsultant krajową do spraw stomatologii zachowawczej z endodoncją. Witam panią Annę Lelę z Naczelnej Rady Lekarskiej i prezydent Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej ERO. Udało mi się cały tytuł przytoczyć. Witam panią Martę Klimkowską-Misiak, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do spraw stomatologii i witam naszego prezesa, pana Andrzeja Sawoniego. I witam pana prezesa, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Specjalnie zostawiam pana prezesa na koniec, pana Leszka Dudzińskiego, i myślę, że rozpoczniemy. Poproszę pana prezesa Sawoniego o kilka słów wprowadzenia i potem przejdziemy do tematu, który myślę, że właśnie pan prezes Sawoni i pan prezes Dudziński będą głównymi panelistami. Koleżanki i koledzy, no witam bardzo serdecznie. Pomysłem na tą sesję samorządową było to, żebyśmy podyskutowali na takie trochę kontrowersyjne tematy, takie, które wzbudzają pewne emocje w środowisku. Myślę, że jest bardzo takie kompetentne grono panelistów, a myślę, że również będą pytania z sali i dyskusja. Jest prawdę, powiedział kolega Olszewski, że no jednak twarze, które tutaj widzimy się w tym ruchu samorządowym, coraz bardziej pojawiają. Pani profesor właśnie przed chwilą powiedziała, że to trochę świadczy jakby o tym, jakie jest podejście i jaki jest odpowiedź jakby na to pierwsze pytanie, tak? Czy razem, czy osobno, jeżeli tak ten temat będziemy stawiać. Ale ja myślę, że mimo wszystko trzeba próbować, może już doświadczenia te, które mamy przez trzy kolejne lata, wskażą na to, że taką sesję samorządową czy dyskusję zrobimy w lepszym czasie, że tak powiem, medialnym konferencji i może wtedy faktycznie będzie uczestników troszeczkę więcej. Witam wszystkich Państwa. Pani redaktor Ewa Gwiazdowicz to poprowadzi tak, żeby wszystko przebiegało zgodnie z jakimś planem i porządkiem. I myślę, że przejdźmy do dyskusji, bo szkoda po prostu czasu. Dziękuję bardzo. Pierwszy temat, jaki zaproponowaliśmy, to jest razem czy osobno lekarze i lekarze dentyści. Czy to jest problem? Czy ten problem już wybrzmiał? I co Państwo na ten temat sądzą? Poproszę może pan doktor Leszek Dudziński, dobrze? Przede wszystkim dzień dobry Państwu jeszcze raz. Chciałem przekazać pozdrowienia od pana prezesa Hamankiewicza, z którym widzieliśmy się dzisiaj w Bydgoszczy. Bardzo uprzejmie prosił, żeby państwa wszystkich obecnych tutaj pozdrowić. Natomiast, żeby nie tracić czasu, chciałbym kilka słów takich przemyśleń, że tak powiem, własnych, ponieważ tak jak kilka osób z państwa tutaj na sali, miałem przyjemność uczestniczenia, że tak powiem, w tworzeniu samorządu i w budowaniu struktur samorządu zarówno w pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej. Byłem wielokrotnie członkiem Komisji Stomatologicznej i ten temat nie jest tematem nowym. To jest temat, który pojawił się praktycznie rzecz biorąc z początkiem tworzenia samorządu i wtedy nie było żadnych wątpliwości, czy ma to być samorząd dwóch zawodów, czy
czy może mają być utworzone izby lekarskie odrębne dla lekarzy, dentystów i lekarzy. Natomiast wątki, które się pojawiały, szczególnie od tej strony, nazwijmy to galicyjskiej, która czerpała, że tak powiem, doświadczenia z południa, zarówno z Czech, jak i z Austrii, szły w kierunku, że tak powiem, oddzielnej izby lekarsko-dentystycznej. Tym bardziej, że w tradycjach, że tak powiem, samorządowych takie struktury funkcjonowały. Natomiast po wielu godzinnych, że tak powiem, dyskusjach, szczególnie w drugiej kadencji, jeszcze z udziałem pana doktora Żaka i pana doktora Fortuny, zaczął kształtować się model, że tak powiem, współdziałania w samorządzie wspólnym i ta autonomia, która przez cały czas, że tak powiem, wybrzmiewała, czy potrzeba tej autonomii, czy potrzeba jakichś większych możliwości, zaskutkowała tym, że początkowo ta komisja stomatologiczna, która składała się tylko i wyłącznie z przedstawicieli, że tak powiem, wybranych do Naczelnej Rady Lekarskiej, została rozbudowana o przewodniczących komisji stomatologicznych poszczególnych okręgowych izb lekarskich i do tej pory stanowi taką strukturę, gdzie w zasadzie pełnoprawnymi członkami komisji stomatologicznej są przedstawiciele wszystkich izb okręgowych plus ta liczba osób, która zostaje, że tak powiem, w wyborach na zjeździe przedstawiona jako reprezentacja lekarzy stomatologów. I teraz proszę Państwa, ja uważam tak, że myśmy się dopracowali bardzo, że tak powiem, naprawdę dobrej organizacji. Dopracowaliśmy się naprawdę dobrego samorządu i ci, którzy, że tak powiem, sypią głowę popiołem, myślę, że nie do końca mają rację. Mnie się wydaje, że być może jest wiele niedoskonałości, szczególnie jeśli chodzi o komunikację między nami, natomiast i jeszcze sporo, że tak powiem, działalności przed nami. Natomiast wszystkie struktury, które funkcjonują na poziomie okręgowych izb lekarskich, funkcjonują w zasadzie bez zastrzeżeń. Wielu kolegów, jak przyjeżdża na różne spotkania, mówią, my sobie doskonale radzimy w naszych okręgowych izbach lekarskich. Nie ma rozdźwięku, nie ma, że tak powiem, problemów, a wręcz odwrotnie, staramy się wszystkie problemy rozwiązywać wspólnie, czego przykładem jest to, że wielokrotnie lekarze, dentyści byli prezesami izb okręgowych i są i myślę, że będą. Natomiast cały problem pojawiał się, że tak powiem, w możliwości wyłonienia reprezentacji tej, no powiedzmy, w strukturach Naczelnej Rady Lekarskiej. I problemy rozpoczynały się w momencie, nazwijmy to, wyborów na zjeździe. I rzeczywiście od lat było tak, że dyskutowaliśmy o tym, czy to jest w porządku, czy to jest, no niektórzy nawet powoływali się na naruszenie zasad konstytucyjnych, że lekarze, mając zdecydowaną większość w momencie, że tak powiem, przeprowadzania wyborów, decydują o tym, kto będzie przedstawicielem środowiska lekarzy, dentystów w Naczelnej Radzie Lekarskiej. To była pierwsza wątpliwość, która się pojawiała. A druga wątpliwość pojawiała się oczywiście w kwestiach personalnych. Kto ma być tą osobą, która będzie, że tak powiem, zastępowała prezesa i ewentualnie reprezentowała samorząd na zewnątrz, również w imieniu prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, bo prezes jest jeden, ma wprawdzie kilku zastępców w postaci wiceprezesów. Ja akurat w ostatnim okresie pełnię tę funkcję, dyskutując i starając się przekazać kwestie związane z problemami stomatologicznymi. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to były tylko te dwa, że tak powiem, wątpliwe elementy. I teraz, no, korzystając z możliwości, bo dość staram się przynajmniej w miarę możliwości bywać w środowiskach, no powiedzmy sobie, kolegów w okręgowych izbach lekarskich, to po pierwsze dwa spostrzeżenia. Aktywność w grupie stomatologów nie gaśnie, w przeciwieństwie do niektórych, że tak powiem, rejonów wyborczych lekarskich. To w większości rejonów wyborczych stomatologicznych ta aktywność jest.
Druga rzecz, która jest, no powiedzmy sobie, według mnie budująca, pojawiają się osoby z młodego pokolenia, które są zainteresowane tym, żeby we wspólnym samorządzie działać. I trzecia rzecz, która jest chyba, no powiedzmy sobie, kwestia otwarta, możemy decydować o tym, w jaki sposób w naszym środowisku, no powiedzmy sobie demokratycznym, dyskutować na tyle skutecznie, żeby powstawały wspólne stanowiska, które moglibyśmy, że tak powiem, transportować dalej. Zupełnie oddzielnym tematem to jest to, jaka jest, bo na przestrzeni tych wielu lat musicie Państwo zwrócić uwagę, że mieliśmy no, różne podejście jakby przedstawicieli, nazwijmy to, świata zewnętrznego do organizacji korporacyjnej czy do organizacji samorządowej. I ten ostatni okres, nazwijmy to polityczny, nie jest okresem przychylnym. Nie mamy przychylności ani ze strony Ministerstwa Zdrowia, ani ze strony polityków, którzy wręcz w wielu sytuacjach starają się udowodnić, że organizacja państwa oparta na zasadach przedstawianych przez pana profesora Kuleszę, gdzie władztwo dzieli się między rząd a samorząd, nie jest preferowanym, że tak powiem, kierunkiem w ostatnim czasie, tak? I spotykamy się już z sytuacją taką, gdzie jeden z samorządów został rozwiązany, a majątek został, że tak powiem, upaństwowiony. To jest samorząd urbanistów, naszych, że tak powiem, kolegów, którzy jeszcze 3 lata temu mieli takie obawy, czy występować razem, czy się podzielić. I w końcu zostali, że tak powiem, administracyjnie pogodzeni, tak. Nie ma samorządu urbanistów. Więc wydaje mi się tak, że przy tej jednak delikatnej strukturze materii, jeśli chodzi o reprezentację korporacji, która im jest bardziej silna, tym bardziej zagraża interesom, że tak powiem, politycznym, to my się spotykamy w tej chwili z taką sytuacją, że pomija się wielokrotnie nasze stanowiska, wręcz prowokuje nas się do tego, żebyśmy, że tak powiem, zachowywali się w sposób, nazwijmy to, nieprzychylny z punktu widzenia władzy, być może po to, żeby no, próbować innych rozwiązań. Ja się tego obawiam, dlatego wszystkich namawiam do tego, żebyśmy jednak bardziej dyskutowali o tym, w jaki sposób możemy poprawić nasze relacje, naszą komunikację, w jaki sposób możemy być bardziej skuteczni wewnątrz organizacji. Natomiast jakie będą nasze możliwości na zewnątrz, będziemy jeszcze sobie za chwilę na ten temat dyskutować, bo my mamy już przykłady takie, że jeżeli z tego samego środowiska wychodzą sprzeczne, nazwijmy to, sprzeczne opinie w sprawach istotnych, tak, to rzeczywiście niczego nie wygramy. I przykładem ostatnie, że tak powiem, kwestie rozporządzenia o tego. Dotyczącego spraw konkursowych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i kwestie, powiedzmy sobie, jak i kwestie związane z no, naszymi możliwościami wpływania na decyzję o tworzeniu koszyka świadczeń gwarantowanych. To wszystko wskazuje na to, że jeżeli ten głos nie płynie w imieniu środowiska za pośrednictwem samorządu, to dochodzi do takich sytuacji, gdzie no powiedzmy sobie, próbuje się w sposób, że tak powiem, chaotyczny poprawiać coś w interesie pewnej grupy, nazwijmy to, kolegów lekarzy, dentystów, natomiast co wpływa, że tak powiem, niewątpliwie na taki niezbyt pozytywny odbiór naszej jedności w środowisku własnym. A że jesteśmy podzieleni,
To jest rzecz, że tak powiem, normalna, ponieważ jest nas 35 tysięcy albo może trochę więcej. Tych 36 tysięcy tych, którzy, że tak powiem, czynnie uprawiają zawód, ale pracujemy w bardzo różnych formach. Jedni prowadzą indywidualne praktyki, jedni pracują tylko na rzecz rynku komercyjnego, inni mają niepubliczne zakłady, jeszcze inni pracują we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeszcze inni pracują na uczelniach. To jest naprawdę bardzo, że tak powiem, zróżnicowane środowisko i w różnych sprawach mamy różne poglądy. I nam zależało na tym, żebyśmy się często spotykali i żebyśmy często rozmawiali, ale żeby na koniec tych spotkań wychodziło stanowisko, które możemy reprezentować jako to stanowisko, że tak powiem, jednolite. I myślę, że to nie jest łatwe. Natomiast pracujemy dalej i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Dziękuję. Ja mam taką propozycję, ponieważ pan doktor właśnie miękko przeszedł już do drugiego tematu, który mamy poruszać, to znaczy, czy jaki jest wpływ samorządu lekarskiego na to, co dotyczy sposobu wykonywania zawodu i lekarza i lekarza dentysty, to jednak na chwilę zatrzymamy się przy tym razem czy osobno, ponieważ jest tak, pan doktor, nie dość, że Naczelna Rada Lekarska to Olsztyn, pani doktor Olsztyn, Naczelna Rada i Europa, prawda? Pani doktor jest z Warszawy i są Katowice. Po dwa zdania, dobrze? Jak to jest w izbach okręgowych? I potem może państwo z sali, dobrze? Poproszę o jakieś refleksje i prosiłabym potem o podsumowanie pana doktora Sawoniego, który nie jest dentystą, jest lekarzem i myślę, że podsumuje to dobrze. Także pani doktor. Dziękuję za udzielenie głosu. Też witam serdecznie wszystkich zebranych. Mogę potwierdzić to, co powiedział dr Dudziński. Razem pracujemy w Olsztynie. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów komunikacyjnych. Jeśli jakieś drobne problemy się pojawiają, to przecież można siąść i je rozwiązać, a nie budować jakieś mury i fortece. To jeśli chodzi o naszą Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską, w której zresztą siedzący obok mnie kolega Leszek Dudziński jako lekarz stomatolog 3 razy był prezesem, wybierany przez wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów na przewodniczenie naszej izbie. I zresztą z większości izb okręgowych słyszymy głosy, że jakby tych problemów współpracy nie ma i jest potwierdzenie, że w jedności siła. Ale to jest jakby nasze podwórko albo okręgowe, wojewódzkie czy krajowe. Natomiast no, mogę jeszcze coś dopowiedzieć, jak to wygląda w poszczególnych innych państwach europejskich. Otóż no, przede wszystkim nie we wszystkich krajach w ogóle są izby jako samorząd. Bardzo często są jakieś inne organizacje zrzeszające czy lekarzy dentystów, wydające prawa wykonywania zawodu, inne urzędy, ministerstwa, niekoniecznie samorząd, po prostu towarzystwa naukowe różnej rangi, o różnych zakresach możliwości działania i reprezentowania swojego środowiska. Więc przede wszystkim nie wszędzie jest samorząd. W trendach wszystkich europejskich, światowych teraz cały czas powtarza się, że stomatologia musi być umedyczniona, musi być bliżej lekarzy. I to wybrzmiewa we wszystkich komunikatach, stanowiskach. Mówi się, że największym błędem w rysach medycyny było podzielenie stomatologii i medycyny, chociaż to w ogóle źle brzmi, bo przecież stomatologia jest częścią medycyny. W innych różnych rozmowach towarzyskich, prywatnych wielokrotnie koleżanki, koledzy z innych państw pytają mnie, jak wam się udało, że jesteście razem z lekarzami? I takie pytanie naprawdę wielokrotnie słyszałam. Nie jesteśmy zresztą też jedyni, bo organizacje czy izby wspólne istnieją w innych krajach. We Włoszech są dwie organizacje zrzeszające lekarzy dentystów. Jedna z nich bardziej tych kontraktowych, druga taka, która zrzesza i lekarzy dentystów. Taki również jest wspólna izba na Węgrzech, w Słowenii. Jeden land niemiecki ma wspólny samorząd. Wewnątrz kraju też mają taki rodzynek. Austria, wspomniana przez kolegę, była kiedyś razem wspólną kurią lekarzy dentystów i farmaceutów.
podzielili się, dyskutowali 10 lat na temat rozwodu, potem 4 lata procesowali się w sądach o podział majątku. Czy są szczęśliwi? Nie wiem. Niektórzy mówią, że tak, że udało się, niektórzy mówią, że to był stracony czas i głupota, więc różne są komentarze. Tak samo jak nas można zapytać i porozmawiać na temat właśnie razem czy osobno, to pewnie różne głosy by się na ten temat usłyszało. Natomiast myślę, że nawet może trochę za dużo w takiej dyskusji na temat razem czy osobno dyskutujemy o samej strukturze, a struktura w gruncie rzeczy nie jest aż tak bardzo istotna. Teraz w ostatni piątek, w poprzedni piątek byliśmy razem z doktorem Savoniem i z prezesem Krajewskim w Senacie na konferencji poświęconej roli i znaczeniu samorządów zaufania publicznego. I w Senacie występował obecny tutaj doktor Savoni w imieniu Mazowieckiego Forum Samorządów. I powiedział wyraźnie, izba to są ludzie, to nie jest struktura, biuro, izba to są ludzie. Jeżeli ludzie się nie potrafią dogadać, to czy będzie struktura taka czy inna, to nic im nie pomoże. Czyli komunikacja i poszukiwanie kompromisów wśród nas samych, bo też jesteśmy różni, mamy różne poglądy i każdy z nas to jakiś tam indywidualista. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak jak powiedział kolega Dudziński, koleżanka Lela, no po prostu będziemy się powielać w pewnym obszarze, mianowicie tego, że na poziomie okręgowych izb lekarskich ta współpraca po prostu, myślę, układa się naprawdę bardzo dobrze. W naszej izbie wygląda to szczególnie ciekawie, ponieważ no, klasycznie mamy wiceprezesa, który jest stomatologiem, ale mamy też sekretarza, który jest stomatologiem i mamy skarbnika, który jest stomatologiem. Także myślę, że więcej tutaj komentować nie trzeba. Oddaję koleżance Halinie, proszę głos. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja już niejednokrotnie się wypowiadałam na ten temat, nawet na piśmie, że tak powiem, w Gazecie Lekarskiej, więc tego może już nie będę powielać. Natomiast proszę Państwa, znaczy prezes Śląskiej Izby Lekarskiej zwykł mówić, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną lekarską. Lekarze dentyści mają na dyplomie napisane lekarz, a zatem nie jest to odrębność, prawda? Wszyscy leczymy naszych pacjentów, w związku z czym powinniśmy prezentować te same cele. Cele przede wszystkim takie, zgodnie z którymi został samorząd powołany. Zostaliśmy powołani po to, żeby razem się wspierać, żeby walczyć o godność zawodu lekarza, ale także, żeby walczyć o to, żeby naszym pacjentom było jak najlepiej. Jak w rodzinie istnieją zawsze jakieś tam nieporozumienia i konflikty. Jeżeli one są na poziomie okręgowym, to sobie z nimi radzimy. Jeżeli to jest na poziomie już centralnym, ważniejsze są to decyzje dotyczące całego kraju, w związku z czym też inny wymiar tych nieporozumień, myślę, że jednak mimo wszystko powinniśmy sobie z nimi jak najlepiej radzić w własnym gronie, nie wynosząc ich na zewnątrz i nie upubliczniając, tylko po to, żeby stwarzać pozory, że w naszym samorządzie się źle dzieje, a dzieje się różnie tylko i wyłącznie dzięki ludziom. Proszę Państwa, ja jestem lekarzem i lekarzem dentystą, czyli generalnie rzecz biorąc reprezentuję tak jakby obie gałęzie tego samorządu, tak? Jest grupa lekarzy, jest grupa lekarzy dentystów, a ja tak w środku i kilkudziesięciu moich kolegów również chcemy być razem i z jednymi i z drugimi. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym. Póki co udało nam się zatrzymać tę specjalność również dla lekarzy dentystów. Jak długo tak będzie, nie wiadomo. Jeżeli będziemy o tą specjalność walczyć tylko jako dentyści, może nam się nie udać i niestety tu pan profesor Krajewski doskonale wie, że już po tę specjalność wyciągają ręce i oszczą sobie zęby koledzy laryngolodzy, otolaryngolodzy i tak się dyskutuje w świecie na ten temat. Więc jeżeli zostaniemy bez lekarzy, jako dentyści, zabiorą nam to, co udało nam się uzyskać. Nie wiem, czy gra warta zachodu.
Dziękuję. Pani profesor, z punktu widzenia uczelni bardzo proszę, jak to wygląda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w imieniu środowiska akademickiego chciałabym powiedzieć, że jesteśmy absolutnie zgodni ze stanowiskiem moich przedmówców i uważam, że to, że uzyskujemy tytuł lekarza dentysty, obliguje nas przede wszystkim do myślenia o tym, że jesteśmy równoprawnymi członkami tego środowiska. My wprawdzie w strukturach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyodrębniliśmy kilka lat temu Wydział Lekarsko-Dentystyczny, ale proszę zwrócić uwagę na tą nazwę. To jest Wydział Lekarsko-Dentystyczny i to w jednoznaczny sposób plasuje nas jako równoprawnych lekarzy i wobec też takiego trendu traktowania pacjenta holistycznie uważam, że nie ma sensu, nie ma żadnych podstaw do tego, żebyśmy się izolowali od reszty specjalności medycznych. Jeszcze zanim poproszę pana prezesa o podsumowanie tej części naszego spotkania, może ktoś z państwa ma uwagi, chciałby się wypowiedzieć? Pan profesor Krajewski. Zaprosimy. Dobrze, ja rozumiem, że mam jako lekarz. No to ja bym powiedział coś takiego, że w samorządzie nie unikniemy takich normalnych zjawisk i Halina bardzo ładnie powiedziała o tym, o tej rodzinie. No wiemy, że w rodzinie jest bardzo różnie i często się nawet broni tych układów rodzinnych, mówiąc o tradycyjnych wartościach i tak dalej, i tak dalej. A więc myślę, że to nie jest specjalnie dobry model, dlatego że samorząd jest instytucją demokratyczną i w gruncie rzeczy decydujemy wszyscy razem. A więc powiedziałbym, że jest bardzo niedobrze. Ja bardzo niedobrze patrzę na tych członków samorządu, którzy na takiej zasadzie starają się promować swoje stanowisko na zasadzie budowania niezadowolenia. No to jest znane polityczne zagranie, tak? No mówimy, jak jest źle do niczego i jaka się dzieje tragedia i bezeceństwa i w ogóle wszystko, ale za to i tutaj staramy się coś zaproponować. Jest to znana politycznie metoda, ale myślę, że lekarzom i lekarzom dentystom nie bardzo ona przystoi. My jesteśmy ludźmi wykształconymi, powinniśmy też mieć dystans do różnego rodzaju twierdzeń, tego wymaga praktyka medyczna i myślę, że także działania w samorządzie. A więc musimy o to dbać. Kolejna rzecz, o która wydaje mi się bardzo ważna, wtedy kiedy rozmawiamy o byciu razem albo nie byciu razem i tak dalej, powinniśmy bardzo dbać o to, ja zawsze bardzo o to też się staram, żeby indywidualne sytuacje pomiędzy ludźmi, które w tej rodzinie właśnie się no, muszą zdarzyć. Wiadomo, że jak się zbliżają święta, to mąż i żona niestety najczęściej mają sporo problemów, tak? No, jest to taki okres, kryzysy małżeńskie się wydarzają. Chodzi o to, żeby te właśnie indywidualne sytuacje między ludźmi zawsze coś zaiskrzy. Po to jesteśmy samorządem, po to jesteśmy razem, żeby wpływ tego iskrzenia na to bycie razem był w miarę możliwości jak najmniejszy, żebyśmy zawsze potrafili problemy między ludźmi przełożyć raczej na zagadnienia ogólne i na problemy, które wszyscy razem możemy jakoś rozwiązać. Jeżeli będziemy stawiali sprawy na ostrzu noża i mówili, kto ma rację, to myślę, że wtedy będziemy mieli sporo całej dyskusji, powiedziałbym w ten sposób, że patrząc na perspektywę europejską lekarzy z kolei, ja mam bardzo dużo do czynienia z lekarzami europejskimi, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że samorządy zawsze są ustawione naprzeciw administracji płatnej i tak zawsze będzie. Czasami będzie trudniej, czasami będzie lżej, ale zawsze zaletą samorządu jest to, że jest on liczny. To jest po prostu oczywiste. Jeżeli jesteśmy razem, to jest nas tam 180 tysięcy, jeżeli się podzielimy, to będzie nas mniej i ta liczebność w tego rodzaju dyskusjach, w dyskusjach z politykami ma bardzo duże znaczenie. A więc oczywiście powinniśmy się starać, żebyśmy mieli
sprawy, które są naszymi wspólnymi sprawami, żebyśmy mogli je mocno popierać razem i żebyśmy nie ukrywali też, że są sprawy, co do których nasze zdania są podzielone. Jeszcze jedna rzecz, bo często pewnie Państwo też mówią, no ale tam się kłócą i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś oczekuje, że w środowisku, które ma 180 tysięcy ludzi, wszyscy będą mieli jednakowe zdanie, no to nie wiem, z czego tam spadł, z choinki czy tam z czegoś. No nie ma takiej możliwości. W każdym naszym środowisku lekarzy dentystów, lekarzy niedentystów, zdania są nieprawdopodobnie podzielone. Sztuka, myślę, że to jest do zrobienia, wiem to z doświadczenia europejskiego, sztuka jest, żeby znaleźć te rzeczy, które są wspólne i je mocno popierać. A jednocześnie nie ukrywamy, mamy problemy, dyskutujemy o nich, dopóki nie mamy jakiegoś wspólnego zdania, to jest nasza wewnętrzna dyskusja, ale nie dajmy się przez te problemy podzielić, nie dajmy też się, jeszcze raz wrócę do tego, podzielić przez niezaspokojone osobiste ambicje. W samorządzie to zupełnie do niczego nie pasuje. Dziękuję bardzo. Wspomniał pan profesor o polityce i dlatego jeszcze prosiłabym pana prezesa Sawoniego, żeby też wrócił do swojego wystąpienia właśnie w czasie konferencji w Senacie. Wystąpienie było niezwykle interesujące i tak już pan, jak pani doktor mówiła, no myślę, że dało do myślenia także politykom, tym bardziej, że w czasie tego spotkania nie wszyscy politycy byli zgodni co do wagi roli samorządu. Bardzo proszę pani. Dziękuję bardzo. Nie tylko wagi, ale potrzeby w ogóle samorządu. Może w ten sposób. Ale zanim o Senacie, to ja chciałbym no, tytułem podsumowania tej dyskusji, bo tu jest jakby jednolite stanowisko, prawda, że powinniśmy być razem, że w tym jest no właśnie nasza siła i siła samorządu i możliwość oddziaływania, przede wszystkim oddziaływania zewnętrznego, a więc na władze polityczne, jeżeli jesteśmy organizacją taką dużą, zwartą. I zresztą muszę powiedzieć, że doświadczenia Izby Warszawskiej, bo Izba Warszawska liczy w tej chwili 31 546 lekarzy i lekarzy dentystów, więc jest to potężna organizacja, ale ja widzę, że jeżeli chodzi o Mazowsze, to my mamy dosyć dużą siłę oddziaływania, nie tylko. I z nami liczą się duże organizacje, no, takie chociażby jak PZU, z którymi współpracujemy, a który jest na pewno bardzo dużą firmą, która oddziaływuje na władze polityczne. Więc to jest przykład tego, że powinniśmy być razem. Zresztą ja bym chciał powiedzieć coś, co może troszkę zabrzmieć kontrowersyjnie w tej dyskusji, ale ja jestem w samorządzie od 1989 roku, więc mam bardzo szeroką perspektywę i oczywiście od początku jakby ja odnosiłem wrażenie, że nikomu nie przychodziło do głowy, żeby tworzyć dwa samorządy, tylko ten samorząd od początku był jeden. Ale teraz, no nie wiem, powiedzmy no 2-3 lata temu, w momencie, kiedy pojawiły się dyskusje na temat tej autonomii, prawdziwej autonomii, jak to niektórzy mówią, kolegów lekarzy, dentystów, to tak na dobrą sprawę nigdy, bo przecież rozmawiam z bardzo wieloma kolegami, członkami Naczelnej Rady Lekarskiej i z różnych środowisk, z różnych izb, to nikt otwarcie nie mówi, że chce drugiej izby lekarzy, dentystów. Raczej chodzi głównie o to, żeby była ta właśnie prawdziwa autonomia, która ma się wyrażać przede wszystkim w sposobie głosowania i sposobie wyboru władz tej jakby części czy gałęzi, jak tu ktoś powiedział ładnie, samorządu, czyli wyboru lekarzy, dentystów, czy przedstawicieli lekarzy, dentystów przez lekarzy, dentystów, a nie przez lekarzy, którzy no jakby stanowiąc większość mogą wpływać na te wybory, ale ja myślę, że można sobie z tym naprawdę doskonale poradzić i to jest kwestia pewnych ustaleń, nawet w granicach prawa my mamy podobne problemy na Mazowszu, prawda, bo są małe środowiska, te dawne województwa ostrołęckie, siedleckie, ciechanowskie czy radomskie, no Radom jest przykładem, tam jest 3000 lekarzy, proszę Państwa, mają piękną delegaturę i w ogóle nie przychodzi im do głowy, żeby się oddzielać od Warszawy, bo im jest bardzo dobrze mogą funkcjonować właśnie razem, nie muszą mieć sądu, rzecznika, a jednocześnie odgrywają bardzo ważną rolę i myślę, że to jest doskonały przykład, że
te rzeczy. I my te kwestie wyborcze doskonale na zjazdach rozwiązujemy. Są pewne parytety i są przedstawiciele. No przecież mimo że ja jestem warszawiakiem, ale zawsze reprezentowałem właśnie ten rejon ostrołęcki, ponieważ całe swoje życie zawodowe spędziłem w Ostrowi Mazowieckiej. No w tej chwili jestem w Warszawie, więc zawsze byłem jakby nie z tego rejonu i nigdy nie było problemów. Zawsze były parytety. I myślę, że to jest wzór do naśladowania. I myślę, że powinniśmy to właśnie wykorzystywać, to znaczy łagodzić te spory i w jakiś sposób je rozwiązywać, a jestem przekonany, że można je rozwiązać i może być to pomyśli tych osób, które mają wątpliwości co do faktycznie funkcjonowania w jakiś odrębny sposób. Natomiast specyfika musi być. Prawda? Ale to, co powiedziała tutaj pani prezes Marta, dwie kluczowe funkcje, przynajmniej dla prezesa izby, tak, kto by nim nie był, skarbnika i sekretarza, bo dla każdego prezesa każdej izby to są dwie kluczowe funkcje, mają u nas dentyści i nie ma, obejmują dentyści. Fantastycznie nam się pracuje, nie ma żadnych praktycznie sporów, prawda? Natomiast ta autonomia lekarzy dentystów, którą no, prowadzi tutaj koleżanka Marta, jest też w pełni zachowana i komisja stomatologiczna działa i swoje problemy omawia, ma kontakty z NFZ-em jak w swoich sprawach. Więc myślę, że my jako Izba Warszawska możemy taki trochę wzór do naśladowania stawić i namawiam wszystkich, żebyśmy tego nie robili, bo to by była naprawdę katastrofa, również dla lekarzy dentystów, a może nawet przede wszystkim, bo lekarze jako ta grupa większa pewnie by to łagodniej by to taki rozwód się odbył. Ale mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie w Senacie, to jest właśnie przykład wspólnego działania. Bo myśmy, nie ukrywam, że tu Izba Warszawska, wtedy kolega prezes Szatanek był inicjatorem, podchwycili to koledzy z Izby Inżynierów Budownictwa i utworzyliśmy forum zawodów zaufania publicznego, no w którym oczywiście jakby pierwsze skrzypce gramy my, no bo jesteśmy najliczniejsi z tą ponad 30-tysięczną rzeszą członków, ale również inżynierowie budownictwa mają 25 tysięcy i dołączyli do tego no również prawnicy, radcy prawni, adwokaci. Dzisiaj właśnie wyjeżdżałem na taki wspólnie organizowany przez to forum piknik, gdzie adwokaci objęli przewodnictwo tego forum. Oni obchodzą w 18 roku stulecie istnienia samorządu adwokackiego i jakby troszkę w takim właśnie geście uczczenia tego stulecia objęli przewodnictwo i to forum organizowało właśnie spotkanie w Senacie, gdzie mówiliśmy o naszych samorządach. Ja reprezentowałem samorządy medyczne, a więc nie tylko lekarzy dentystów, ale również pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, czy obecnie fizjoterapeutów i w ich imieniu się wypowiadałem, ale właśnie tematem tego było, w jaki sposób te nasze organizacje oddziaływują na pacjentów, na społeczeństwo, no w naszym przypadku na pacjentów. I jakby główną tezą było to, że głównym beneficjentem działania Izby, oprócz naszych zawodów, prawda, to są właśnie pacjenci, bo sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu, no to jest po to, żeby pacjent był w odpowiedni sposób leczony. I myślę, że taki sposób uświadamiania politykom, ale również społeczeństwu potrzeby istnienia naszych korporacji zawodowych, to jest jedyna droga, żeby te dyskusje o potrzebie funkcjonowania i potrzebie tego artykułu 17 w Konstytucji są chyba najlepsze i najbardziej przekonujące, chociaż ja do końca nie byłem przekonany, że wszystkich, łącznie z panem wicemarszałkiem Seweryńskim, wicemarszałkiem Senatu, który to prowadził, żeśmy ich tak do końca przekonali. Prawda? Dzisiaj ten spór z prawnikami rzuca taki cień trochę na wszystkie nasze samorządy, ale to nie może powodować, że my jakby przestaniemy walczyć o to, żeby ten samorząd jednak miał trwałą pozycję w życiu społecznym naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trwała pozycja na arenie naszego kraju wiąże się z tym, jaki rzeczywiście wpływ ma lub powinien mieć i jak spowodować, żeby jednak wpływ samorządu lekarskiego na to, co się dzieje w ochronie zdrowia, był większy, bo niezależnie od tego, co Państwo mówią, że jest siła samorządu, że jest dobrze postrzegany, nie zawsze zresztą,
nie ma tak w odczuciu społecznym, a zresztą w większości środowiska lekarskiego, lekarzy i lekarzy dentystów, nie ma przełożenia na to, co się dzieje w zakresie legislacji, rozwiązań, które dotyczą wykonywania przez państwa zawodu, a także leczenia pacjentów. Co zrobić? Cisza. No właśnie, może pan prezes. Proszę państwa, to jest tak, że żeby być skutecznym, to trzeba mieć partnera po przeciwnej stronie. Nie chciałbym powiedzieć, że żeby posłowie zwrócili uwagę na nasze problemy, to powinni z nami rozmawiać, tak? Żeby ministerstwo chciało rozmawiać o istotnych sprawach dla samorządu lekarskiego i nie tylko, to po prostu po tamtej stronie musi być wola. Ja nie chcę państwu dawać przykładów takich, no powiedzmy sobie, z ostatnich kilku miesięcy. Ale generalnie rzecz biorąc, to rola samorządu została sprowadzona do, że tak powiem, opiniowania propozycji rozwiązań prawnych, przedstawianych, że tak powiem, przedstawianych w formie różnego rodzaju projektów, przysyłanych do Naczelnej Rady Lekarskiej z terminem zgłoszenia uwag najczęściej 1-2 dni, czasami trochę więcej, tak zwane konsultacje społeczne, tak? Po czym my szybko staramy się na ten temat, że tak powiem, udzielić merytorycznych odpowiedzi i gwarantuję państwu, że 90-kilka% tych wszystkich naszych, że tak powiem, propozycji w ogóle nie jest brana pod uwagę. Nie jest brana pod uwagę, bo ktoś wie lepiej, pisze, uchwala i jest po problemie. Państwo wczoraj słyszeliście, no, przez Sejm przechodzi ustawa kształtująca wynagrodzenia w środowisku medycznym. No, niezwykle istotne zagadnienie, które, no, powiedzmy sobie, zaskutkowało obywatelskim projektem podpisanym przez ponad 200 tysięcy osób, wypowiadających się jednoznacznie, w jaki sposób te wynagrodzenia powinny wyglądać. Nikt się nad tym nie pochyla, tak? Przez Sejm przechodzi projekt uznany, że tak powiem, za rządowy, zaakceptowany i uzgodniony w Komisji Trójstronnej, aczkolwiek nie do końca. I mamy oto taką sytuację, że będziemy, że tak powiem, dochodzili do, może w nieznacznej części dotyczy to tych, którzy pracują na własny rachunek, ale będziemy dochodzili do wynagrodzeń, no powiedzmy sobie, średniej krajowej przez najbliższe tam kilka lat. Gdzie jednocześnie jest sytuacja w Rumunii, na ten temat wypowiedziało się dzisiaj Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na wspólnym posiedzeniu z Prezydium Izby Bydgoskiej, gdzie parlament podejmuje decyzję, że ze względu na to, że ilość, że tak powiem, lekarzy przypadających na 100 tysięcy mieszkańców jest niestety niezwykle niska w Rumunii, wobec tego tam się decydują o ustanowieniu wynagrodzeń na poziomie zgłaszanym, że tak powiem, przez środowisko medyczne. U nas parlament na nasze, że tak powiem, postulaty decyduje się odpowiedzieć w sposób autorytatywny i tak ma być. Ja rozumiem, że jest trudna sytuacja, tak? Natomiast ta finansowa, tak? Bo to wszystko się mówi pan minister finansów, gdzie byśmy nie poszli, to jest tak, ja chętnie państwu, prezes NFZ-u, ja chętnie państwu więcej pieniędzy, że tak powiem, więcej pieniędzy przeznaczę, tak? Ministerstwo Zdrowia rozszerzy koszyk świadczeń gwarantowanych. Oczywiście bez jasnego wskazania źródła finansowania. Natomiast jak się dobrze temu przyjrzymy, to na końcu zawsze jest minister finansów. Jeżeli minister finansów, czy tam rozwoju i finansów, to wtedy jest szansa na to, że państwo będziecie mieli więcej. A minister finansów jednoznacznie stwierdza, że nie. Zwróćcie państwo uwagę, jaka jest sytuacja w drugiej połowie 2017 roku. Myśmy się zwrócili, że tak powiem, do decydentów z zapytaniem, co nas czeka w drugiej połowie 2017 roku, bo no oczywiście już mniej więcej wiemy, co czeka szpitale, natomiast w ogóle nie wiemy, co nas czeka, tak? Na zapytanie, o ile wzrośnie, mimo przeliczników, tak, wskaźników, mimo zmiany w koszyku,
o ile wzrośnie finansowanie, bo to jest istota sprawy, tak? Ile będzie więcej środków finansowych przeznaczonych na tę działalność stomatologiczną, to odpowiedzi nie mamy do tej pory. A dlaczego nie mamy odpowiedzi? Bo pan minister finansów nie podjął decyzji o uruchomieniu rezerwy i nie wiadomo w jakiej kwocie. Mamy połowę roku. Przecież lada moment będziemy musieli to wszystko, co jest zapisane w przepisach prawa, realizować. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no naprawdę to jest, no, myślę, że pewnego rodzaju kuriozum. Czy możemy być bardziej skuteczni? Możemy być bardziej skuteczni, już o tym mówiłem, jeżeli będziemy, że tak powiem, występowali jednogłośnie. Tak? Nie może być tak, że z naszego środowiska różne grupy próbują różnymi możliwymi, że tak powiem, metodami atakować czy to pana ministra, czy to pana prezesa, załatwiając swoje stosunkowo wąskie interesy. My musimy jako jedna grupa zawodowa wypowiadać się jednym głosem. I ten głos powinien być głosem uzgodnionym na poziomie samorządu, bo wszyscy, czy pracują w uczelniach, czy pracują w innych miejscach, czy są konsultantami, czy nie, są członkami samorządu. I tu powinna powstawać, że tak powiem, jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Natomiast no, nawet jak napiszemy najlepszą propozycję, że tak powiem, koszyka świadczeń gwarantowanych, tak? Nawet jak przedstawimy ministrowi, że tak powiem, rozwiązania, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, to gwarantuję państwu, że wcale nie jest powiedziane, że takie rozwiązanie zostanie zastosowane, bo już doświadczyliśmy tego, że pan minister zaczerpnął, że tak powiem, opinii w innej grupie i zgodnie, że tak powiem, to jest my jesteśmy jednym z podmiotów konsultacji społecznych. I pan minister mówi, państwo mieliście takie zdanie, ale koledzy mieli inne zdanie i ja muszę uwzględnić zdanie jednych i drugich i mamy potem pasztet, z którym nie wiadomo, jak sobie poradzić. Niewątpliwie jesteśmy w takiej sytuacji, która z jednej strony jest komfortowa, to jest moje zdanie. Zamykamy pewien no, niechlubny okres, że tak powiem, postępowania konkursowego. On jest, możemy sobie powiedzieć, najgorszy w historii stomatologii, jaka istniała, że tak powiem, po 2000 roku. Natomiast to nam daje pewnego rodzaju szansę, że możemy zacząć rozmawiać o tym, zacząć szeroką dyskusję o tym, jak ten system dalej ma wyglądać. I to jest to, o czym rozmawialiśmy tutaj z kolegami. Potrzebne jest, że tak powiem, rozpoczęcie pracy od podstaw, tak? Po pierwsze, sami musimy wiedzieć, jakiego systemu chcemy, bo oczywiście pojawiają się głosy takie, czy dopłaty, czy niedopłaty, czy wszyscy powinni wejść do systemu, czy nie wszyscy, jak ma wyglądać opieka nad dziećmi, czy gabinet ma być w szkole, aczkolwiek całe szczęście, że po ostatnim spotkaniu jakby od takiej koncepcji próbuje się odchodzić, formułując zdanie, że szkoła powinna być miejscem edukacji, miejscem do uprawiania działań profilaktycznych. Powoli zaczyna to jakby ten konsensus się pojawiać, natomiast jest chyba dobry moment do tego, żebyśmy zaczęli dyskutować o tym, co na przyszłość, tak? I ja głęboko wierzę w to, bo przecież to nie jest ostatni minister, przeżyliśmy tam 15, przeżyjemy jeszcze i tego, że będzie taka osoba, która się zdecyduje, żeby w tym resorcie był, no powiedzmy sobie, partner do rozmów w postaci urzędnika wysokiej rangi, o co zabiegamy, prawda, od dłuższego czasu i żeby na tym poziomie próbować pewne rzeczy uzgadniać. Ale co jest budujące i to mogę państwu powiedzieć, że po spotkaniu z panią minister Zalewską z Ministerstwa Edukacji, to problem zaczyna być szerszy. Problem zaczyna być szerzej zauważalny i myślę, że to dobrze, bo włącza się Ministerstwo Rodziny, włącza się Ministerstwo Edukacji i musi się włączyć Ministerstwo Zdrowia. I myślę, że w tym momencie możemy być bardziej skuteczni. Teraz tak, czy my możemy oddziaływać na swoich posłów? Oczywiście, kiedyś była taka propozycja, że tak powiem, żeby, no powiedzmy sobie, każdy w swoim rejonie wyborczym próbował z posłami rozmawiać, przedstawiając nasze, że tak powiem, problemy. I być może, że skorzystamy również z takiej formuły, ponieważ jak państwo wiecie, debata
w Komisji Zdrowia Sejmu jest planowana. Natomiast chciałem też powiedzieć, że już wielokrotnie były debaty i nie zawsze, że tak powiem, skutki były odczuwalne. To tyle, dziękuję. Ktoś z Państwa, Pan Prezes? Bo zobaczyłam. No tak, ja może oczywiście tu zgadzając się z tym wszystkim, co powiedział kolega Leszek, i tylko jest to jakby perspektywa z Naczelnej Izby. A ja bym chciał trochę powiedzieć o tej perspektywie naszej mazowieckiej, bo ona jest troszeczkę inna. My właśnie jako duża organizacja, co już mówiłem poprzednio, mamy swoją reprezentację tu w tych strukturach, bo prezes naszej izby jest jakby z członkiem, obserwatorem Rady NFZ-u, jest w Radzie Polityki Zdrowotnej przy prezydent Warszawy i my uczestniczymy w pewnych rzeczach. Znaczy ja uczestniczę, bo mówię, te funkcje, ta przynależność jest do funkcji jakby przypisana. I na przykład pewne rzeczy nam się udało zrobić, chociażby jeżeli, no oczywiście nie mieliśmy wpływu na powstanie sieci, bo to była decyzja polityczna i ją utworzono, ale myśmy próbowali ją cywilizować i tak się stało. Na przykład z punktu widzenia, to są szczegóły, ale podam je jako przykład. Z punktu widzenia szpitali powiatowych niezwykle ważne było to, żeby kardiologia i ortopedia przystąpiły jako profile, które są finansowane z ryczałtu. Bo inaczej to praktycznie, no dzisiaj te konkursy, wiadomo, tam będzie prawdopodobnie 6% budżetu albo może nawet mniej, bo coraz jakby więcej jest finansowane, już mówi się 91%, ostatnio słyszałem 93% na ryczałty. Więc i to się stało. Myśmy naciskali, zresztą jest, tak się dobrze składa, że prezes MOF-u Mazowieckiego, pan Filip Nowak i jego zastępca współpracują blisko z ministrem zdrowia jakby we wprowadzaniu tej sieci i na nasz wniosek, bo to był wniosek i dyrektorów szpitali, ale również i izby, ten profil ortopedii przede wszystkim wszedł, nie jest profilem tym, który decyduje o przystąpieniu do sieci, ale będzie finansowany. Również kardiologia, tam gdzie jest inwazyjna, to będzie finansowana z sieci. To są niezwykle ważne sprawy. Udało się, że dwa szpitale na Mazowszu, w Warszawie, Szpital Bielański i Szpital Wolski będą w trzecim stopniu, więc tak jak również szpitale kliniczne. To jest niezwykle ważna sprawa, bo wchodzą do sieci z całością swoich programów. Jednocześnie Szpital Bielański otrzymał 100 milionów dotacji od pani prezydent na budowę bloku operacyjnego i całego traktu, można powiedzieć, operacyjnego dla chirurgii i dla położnictwa i dla ten. Więc pewne rzeczy naprawdę my jednak możemy wpływać na to, żeby pewne rozwiązania i pewne, no jakby cywilizować nawet te rzeczy, o których tutaj mówił pan prezes Dudziński, no są faktycznie na tym szczeblu politycznym nierealizowane według naszych pomysłów i dlatego to jakby potwierdza, że musimy być dużą strukturą, dużą organizacją i wspólnie w taki sposób działać. Mhm, dziękuję. Pani doktor Lela. Jeszcze w temacie, jaki my mamy jako samorząd wpływ na proces legislacyjny. Oczywiście, że to, co powiedział prezes Dudziński, często jeśli chodzi o parlamentarzystów, to może być takie wrażenie, że odbijamy się od ściany, ale nie zawsze i niekoniecznie są przykłady dotykające naszego zawodu tak bardzo żywo i bezpośrednio, kiedy mamy wpływ na tworzone prawo z sukcesem na poziomie nie tyle krajowym, co europejskim, tak jak chociażby dyrektywa o wyrobach kosmetycznych. Był wielki bój, wielki wysiłek lekarzy dentystów z całej Europy, żeby znalazły się te zapisy nas satysfakcjonujące. Zostało to implementowane do prawa poszczególnych państw członkowskich Unii, w Polsce też, chociaż akurat Polska była tutaj tym krajem, który próbował to blokować. Na szczęście im się nie udało i mamy prawo, mamy przepis, że wybielaniem mogą się zajmować tylko lekarze, dentyści.
i można by powiedzieć, że sukces i tak powinno być. A rzeczywistość jaka jest, to wiemy. Jest prawo, jest przepis, jest wszystko tak, jak sobie zażyczyliśmy, tak jak o to walczyliśmy, nie sobie życzyliśmy. Oczywiście nie na zasadzie jakiegoś chciejstwa, tylko w oparciu o dowody naukowe, jak to powinno naprawdę wyglądać w medycynie. Natomiast to prawo jest nieprzestrzegane i sankcje za jego łamanie. No praktycznie nie istnieją i wszędzie, w każdym mieście każdy znajdzie jakieś tam gabinety kosmetyczne i nie wiadomo co z ekspresowym wybielaniem. I to jest problem. My mamy wpływ na tworzenie prawa, udaje nam się coś po wielkich bojach z sukcesem przeprowadzić, a później to prawo nie jest szanowane, nie jest respektowane. No podobnie jest zresztą z zawodami pomocniczymi. Też wydaje mi się, że już w mniejszym stopniu, ale ciągle jeszcze zdarzają się sytuacje, gdzie w sposób nieuprawniony osoby o niższych kwalifikacjach wykonują procedury, które może wykonywać tylko lekarz, dentysta. I znowu sankcje są niskie. Tak zwana niska szkodliwość społeczna, to bym polemizowała, bo tak naprawdę jest bardzo wysokie niebezpieczeństwo. Także tu jest problem nie tylko z naszym wpływem na prawo, bo przykładów, kiedy my mamy pozytywny wpływ na to prawo, jest wiele, tylko potem jest jeszcze problem, czy to jest szanowane, respektowane i jakie są konsekwencje w przypadku łamania. Mhm. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja też jeszcze chciałam, niby kończymy ten temat, ale powiedzieć o tym, że nie możemy tak w każdym momencie myśleć, że tego wpływu nie ma. Myślę, że bardzo dużo, pomimo tego, że zapisy z jednej strony są sztywne, zależy od po prostu naszych relacji i tego, czy na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia na poziomie Mazowsza szanuje, że tak powiem, Izbę i liczy się z nami, prawda? Ponieważ mogę to powiedzieć z sytuacji, która miała miejsce w tym tygodniu. Z Uniwersytetu naszego warszawskiego dostałam telefon z informacją, że Uniwersytet w wielu obszarach stomatologicznych nie dostał kontraktu. Natomiast wiemy przecież, to o tym wszyscy mówią, prawda, że na przykład stomatologia dziecięca ma być priorytetem. I tutaj w tym obszarze też bardzo ten kontrakt zredukowano, więc zadzwoniłam do pana dyrektora Filipa Nowaka, powiedziałam jaka jest sytuacja, zapytałam dlaczego, czy mógłby to wyjaśnić. Powiedział, że jest w drodze, ale na pewno się szybciutko tym tematem zajmie. No i wyobraźcie sobie państwo, że następnego dnia rano z uniwersytetu mam sygnał, że już informacja na temat wielkości kontraktu, jaką uzyskał uniwersytet, jest inna, dostali taki, jak mieli poprzednio. Także to naprawdę myślę, że sporo też zależy od tego, czy chcemy się szanować i coś zrobić, czy nie. Personalia też naprawdę są bardzo, bardzo ważne. Dziękuję. Natomiast pani profesor, właśnie chciałam prosić o wypowiedź na ten temat, bo chyba tak różowo nie jest. Ja chciałabym bardzo podziękować pani doktor za tą informację, bo powiem szczerze, że moja wiedza na ten temat jeszcze z wczoraj była taka, że w dalszym ciągu wiele jednostek tego kontraktu nie otrzymuje. To udało, to o czym pani mówi, udało się w aspekcie stomatologii dziecięcej, natomiast chirurgia stomatologiczna, protetyka takiego kontraktu nie otrzymała. Stomatologia zachowawcza jako specjalność, która cały czas opiera się tylko i wyłącznie na kontrakcie ogólnostomatologicznym, bo my jako środowisko, mimo że walczymy cały czas o to, żeby jakieś procedury specjalistyczne dla naszej grupy specjalistów były wyodrębnione, w dalszym ciągu się to nie udało. Dwa tygodnie temu rozmawiałam w ministerstwie na ten temat i w bardzo małym zakresie, ale jakieś zielone światło pojawiło się, jeśli chodzi o procedury związane z pacjentami obciążonymi chorobami nowotworowymi, tak żeby specjaliści w dziedzinie stomatologii zachowawczej, którzy opiekują się tymi pacjentami, miałam najpierw na myśli w ogóle pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi o trochę większym zakresie, ale to jakby okazało się zbyt dużym obciążeniem dla płatnika, więc udało się na razie wynegocjować wstępnie w ogóle przychylność wobec pacjentów obciążonych chorobami nowotworowymi, tak aby specjalista, który wykonuje procedurę u takiego pacjenta, opiekuje się nim, mógł liczyć na jakiś nieco wyższy wskaźnik, ten współczynnik przeliczeniowy.
Natomiast jeśli chodzi o stomatologię zachowawczą, tak jak wspomniałam, do wczoraj jeszcze nie było wiadomo, czy my ten kontrakt otrzymamy. Z czym to się, proszę Państwa, wiąże? No, wiąże się to oczywiście z tym, że my jako ośrodek uniwersytecki jesteśmy również ośrodkiem prowadzącym szkolenie podyplomowe i duża grupa rezydentów, stażystów różnych również szkoli się u nas. To oczywiście wiąże się z kosztami. Lekarze, którzy się specjalizują, pracują w oparciu o koszyk świadczeń, który jest bardzo ograniczony, więc Państwo zdają sobie sprawę, że gro procedur, które są wymagane do tego, żeby odbyć szkolenie, to są procedury ponadstandardowe. W dużych ośrodkach, w dużych miastach być może nie jest to aż taki problem, ale w mniejszych ośrodkach, które prowadzą tego typu szkolenie, no wykonanie tego typu procedur stanowi jakiś problem. W rozmowie z panem dyrektorem Wyzgałem, który jest dyrektorem szpitala klinicznego, w oparciu o który my w tej chwili funkcjonujemy, czwartkowe spotkanie zakończyło się takim konsensusem, że jeśli my faktycznie tego kontraktu nie otrzymamy, to po prostu zawieszamy szkolenie podyplomowe, bo nie jesteśmy w stanie dźwignąć takiego ciężaru bez wsparcia i bez środków NFZ-u, więc tutaj też ten dylemat w dalszym ciągu i ten problem nad nami wisi. Ten koszyk świadczeń gwarantowanych, który akurat w mojej specjalności w tej chwili obowiązuje, tak jak mówiłam, jest bardzo ograniczony i tutaj również, ponieważ pracowałam w zespole poprzedniego konsultanta krajowego, pani profesor Janiny Stopy, wielokrotnie zwracaliśmy się do ministerstwa o to, żeby tenże koszyk troszkę rozszerzyć o nowe procedury, chociażby takie, które współczesna stomatologia, współczesne standardy leczenia pacjentów w zasadzie nie powinny już podlegać dyskusji, chociażby powtórne leczenie endodontyczne czy naprawa wypełnienia, która znacznie zmniejsza koszty leczenia odtwórczego i potem ewentualnie przy powtórnym leczeniu endodontycznym daje nam też szansę zachowania zęba. Wiadomo, że to leczenie odtwórcze, potem protetyczne jest obciążone dużo większymi kosztami. No do tej pory to się nie udaje, ale po rozmowie też z zeszłego tygodnia z panią Malinowską, przedstawicielem ministerstwa, no jakieś zielone światło się pojawiło i prosiłaby przygotować tak zwane dokumenty związane z możliwością wprowadzenia tego typu procedur do nowego koszyka świadczeń. Czy to się zakończy sukcesem, nie wiem, ale no, będę dokładać wszelkich starań, żeby wywalczyć coś dla tej naszej specjalności. Dziękuję bardzo, jednak pesymizmem powiało mimo wszystko. Ja mam taką propozycję, ponieważ nie wiem jeszcze ile mamy czasu, pani prezes. Do 19, więc chciałam wrócić może do tematu, który wiąże się z początkiem naszej dyskusji, to znaczy razem czy osobno. I jak państwo sądzą, jak się układa, czy mogłaby inaczej się układać, lepiej, współpraca między lekarzami, dentystami, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentem? Ja mam tutaj na myśli, znaczy wyszłabym od tego, że zdrowie jamy ustnej wpływa na zdrowie ogólne, na wielu dziedzinach, przy wielu schorzeniach, jednak punktem wyjścia może być jama ustna, prawda? Czy istnieje coś takiego jak potrzeba nawiązania kontaktu między na przykład POZ-em i gabinetami dentystycznymi? Jak wygląda współpraca, jeżeli chodzi o wywiad lekarski? Kiedyś funkcjonowało coś takiego jak tak zwany list lekarski. Czy państwo odczuwacie potrzebę jak gdyby pracy nawet w ramach samorządu nad taką ideą? Czy to po prostu układa się tak, że można sobie z tym poradzić? Pani profesor. Proszę państwa, no ja myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że współczesna medycyna opiera się na opiece holistycznej. I my musimy wszyscy ze sobą współpracować, bo tego wymaga no, współczesna wiedza medyczna i nie wyobrażam sobie, żeby ten pacjent był traktowany wyrywkowo, co niestety praktyka pokazuje, że często się zdarza. I ja tutaj jako przykład chciałabym posłużyć się populacją osób starszych, populacją senioralną i to jest myślę bardzo dobry moment, żeby o tym mówić.
dlatego że no i prognozy demograficzne pokazują, że to za chwilę będzie duża grupa naszych odbiorców naszych usług. W roku 2050 roku to będzie 40% naszego społeczeństwa, więc musimy też przygotować, my jako kadra akademicka musimy też przygotować przyszłe pokolenia na to, aby były gotowe do świadczenia usług w tej grupie populacyjnej. Istotne jest to, że pacjenci starsi są obciążeni chorobami ogólnymi. To jest bardzo ważny element i to istotnie wpływa na coś, co określamy mianem jakość życia. Jakość życia związana z jamą ustną. Jama ustna jest elementem naszego ciała i w istotny sposób wpływa na to, co w naszym organizmie się dzieje. WHO bardzo jednoznaczny sposób wypowiedziała się, że każdy utracony ząb jest w tej chwili, zwiększa w tej chwili ryzyko, jest jakby predyktorem wystąpienia chorób zagrażających życiu. Główny prym tutaj wiodą oczywiście choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, ale to jest w tej chwili już jakby fakt, z którym nie dyskutujemy. Więc walka o to, żeby jakość, stan zdrowia jamy ustnej był jak najlepszy, jest naszym priorytetem. Ponieważ pacjenci są obciążeni chorobami ogólnymi, to tworzy się taka spirala, taka pętla, ponieważ to, co dzieje się w jamie ustnej, w istotny sposób modyfikuje przebieg chorób ogólnoustrojowych i odwrotnie. Choroby ogólnoustrojowe mogą również w istotny sposób wpływać na stan zdrowia jamy ustnej. Posłużę się przykładem sprzed tygodnia, który w najlepszy sposób pokazuje nam, że konieczna jest współpraca całego środowiska medycznego. Do nas, do Zakładu Stomatologii Zachowawczej trafił pacjent 40-letni, u którego w lutym rozpoznano raka migdałka. Prowadzony był w jednym z topowych ośrodków onkologicznych w Warszawie. Niestety nikomu nie przyszło do głowy, żeby tego pacjenta poinformować, że przed wdrożeniem chemio i radioterapii, zwłaszcza w tym obszarze, konieczna jest konsultacja stomatologiczna. Pacjent, jak się okazało, z tak zwaną dentofobią, który od 10 lat nie był u stomatologa i na 2 tygodnie przed planowaną terapią onkologiczną okazało się, że spędził u nas 2 tygodnie od rana do wieczora, 7 zębów do ekstrakcji i w zasadzie każdy ząb do jakiejś w każdym zębie jakaś procedura w zakresie stomatologii zachowawczej była konieczna. I ten przykład niech będzie takim przesłaniem właśnie, jak istotne jest takie holistyczne podejście do leczenia i żebyśmy współpracowali ze sobą i żeby też ta nasza działka była doceniana przez specjalistów innych dziedzin. To jest też bardzo istotne. Ja mam taką propozycję, bo stał się cud. I państwo chcą, słuchacze chcą zabrać głos, mogę poprosić i potem wrócimy tutaj do państwa. Dziękuję bardzo. Bożena Hoffman, być może większość z państwa mnie rozpoznaje i zna. W izbach lekarskich jestem orzecznikiem i prowadzę sprawy, gdzie pacjenci skarżą się na naszą działalność, ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć o współpracy z innymi lekarzami, o której pani Ewa rozpoczęła tę dyskusję. Z mojego doświadczenia, to czego mi brakuje, a na co bym chciała zwrócić uwagę, to współpraca z pediatrami, dlatego że oni mają jako pierwsi bilans jednorocznego, dwurocznego, dwuletniego, trzyletniego, sześcioletniego dziecka i oni już pierwsi mogą zwrócić uwagę rodzicom, jakie są problemy w ustach tego małego człowieczka. Bardzo często ci mali pacjenci trafiają do nas za późno, kiedy proces próchnicowy jest rozwinięty, kiedy wiąże się to z bolesnością, ze stresem. Taka praca z takim małym pacjentem jest utrudniona. Gdyby pediatrzy
wcześniej reagowali na najmniejsze zmiany, być może nie produkowalibyśmy dodatkowych pacjentów mocno zestresowanych. Druga rzecz, której mi bardzo brakuje, tu się wypowiadam jako protetyk. Jest mi wstyd, że nie można zrehabilitować pacjentów geriatrycznych przyzwoitymi chociażby akrylowymi uzupełnieniami, żeby ta proteza mogła się trzymać, żeby pacjent miał możliwości i mówienia, i rozgryzania pokarmów, żeby nie nawarstwiać problemów potem gastrycznych. Nie można zrobić dobrej protezy, jeśli nie możemy zrobić najprostszej korony akrylowej, która będzie miała tor wprowadzenia protezy. To tak króciutko. Wszystko powiedziałaś. Dzień dobry Państwu, Darek Paluszek, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Ja chciałem odpowiedzieć na Pani pytanie, na Twoje pytanie, Ewo. Otóż wydaje mi się, że lekarze coraz bardziej starają się ze sobą współpracować. Ja mam akurat bardzo dobre doświadczenia, gdyż pracuję z dużą ilością ortopedów, okulistów, kardiologów, którzy są lekarzami zabiegowcami. I jak doktor Sawoni na pewno powie, sam na pewno korzystał z takich opinii, przed zabiegiem dla świętego własnego spokoju. Tutaj mamy już rynek, który się troszeczkę zmienia, to znaczy pacjenci stają się coraz bardziej roszczeniowi i później będą szukali pewnych błędów w dokumentacji. Tacy lekarze wysyłają do nas pacjentów przed zabiegiem na konsultacje, gdzie po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego możemy ocenić brak ognisk, występowanie ognisk zapalnych w obrębie jamy ustnej. Ale są też przypadki odwrotne. Przez 23 lata zajmowałem się medycyną sportową. Pracowałem w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, gdzie musiałem wydawać takie zaświadczenia zdolności do uprawiania danych dyscyplin sportowych. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę też tutaj na pewno przedstawicielom Rady Naczelnej, że powstał pewien problem. Otóż w tej chwili osoby startujące w różnych zawodach nie muszą przynosić badań lekarskich aktualnych. Wszystko odbywa się na zasadzie oświadczenia. Stąd na przykład w czasach, kiedy mamy w tej chwili bardzo spopularyzowane triatlony, maratony, zdarzają się przypadki śmierci zawodników w czasie takich zawodów. Te badania kiedyś były obowiązkowe. Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Zdrowia się z tego wycofały. Wystarczy w tej chwili zwykłe oświadczenie. Także ta współpraca raz jest korzystna, raz nie, ale dobry zwyczaj lekarzy raczej wymaga od nas, przynajmniej ja w mojej praktyce zawsze się staram u pacjentów starszych, obciążonych różnymi chorobami, uzyskać pewien list, można to nazwać listem, od lekarzy prowadzących. Dziękuję bardzo. Już oddaję Państwu głos za... Pani profesor, dobrze, przepraszam. Wyciągnięty został taki problem współpracy. Ja myślę, że ta współpraca dosyć dobrze się układa, jak Pan doktor zauważył. My nie mamy problemów z rozmowami między sobą, między lekarzami różnych specjalności i także między lekarzami stomatologami i lekarzami innych specjalności. To, że coraz częściej zauważamy fakt, że lekarz stomatolog jest tym lekarzem pierwszego kontaktu do diagnozowania różnych chorób ogólnoustrojowych, to jest fakt powszechnie znany. I tu nie ma żadnego problemu ani w komunikacji, ani w leczeniu. To, że ta ścieżka diagnostyczna, czy ta ścieżka, którą stąpa pacjent od jednego lekarza do drugiego, jest usłana kolcami róż, jest również faktem. Myślę, że wynika to przede wszystkim z funduszy. Funduszy sfinansowania podstawowej opieki zdrowotnej. I póki ten problem na poziomie centralnym nie zostanie rozwiązany, a ja mam wrażenie, bo i działaczem jestem wieloletnim i lekarzem z kilkudziesięcioletnim stażem pracy na różnych stanowiskach pracy, w różnych jednostkach organizacyjnych, mam wrażenie, że rozwiązanie sytuacji finansowej jest tak naprawdę nikomu nie na rękę,
poza lekarzami. My walczymy o to, żeby szło finansowanie za pacjentem. Natomiast gdzieś tam w tych sferach decyzyjnych ta sprawa zostaje spychana na plan dalszy. Ja podam taki przykład tego złotego dziecka pana ministra Arłukowicza, czyli tej krótkiej ścieżki diagnostycznej w chorobach nowotworowych, w skrócie zwanej DILO. Wydawało nam się, mimo że samorząd lekarski, pamiętacie państwo na pewno doskonale, że mieliśmy bardzo dużo zastrzeżeń przed wprowadzeniem tego programu. Potem przekonano nas, że do leczenia będą trafiali pacjenci w niskim stopniu zaawansowania chorób nowotworowych. Jest to nieprawda, bo dalej trafiają pacjenci w stopniu trzecim i czwartym klinicznego zaawansowania chorób nowotworowych. Mało tego, przede wszystkim ciężar leczenia tych chorych spadł na nas, tych, którzy się tymi pacjentami zajmują. Pani profesor wspomniała, że przychodzą pacjenci, którzy wymagają bardzo długotrwałych procedur stomatologicznych po to, żeby można było ich dobrze przygotować do chociażby terapii przeciwnowotworowej, zarówno chirurgii, jak i innych terapii zastępczych czy uzupełniających. Nie ma na to czasu, bo jedyne osiągnięcie tej krótkiej ścieżki tak zwanej to jest wprowadzenie limitów czasowych dla lekarzy podejmujących leczenie. Nie ma czasu, bo jeżeli pacjent zakończy diagnostykę pogłębioną, zostaje nam 14 dni na wprowadzenie leczenia. A cóż to jest 14 dni? To ten pacjent gdzieś tam jak się zapisze w kolejce z Narodowego Funduszu na leczenie stomatologiczne, to ten termin dostanie nie wiadomo kiedy, prawda? Nie ma dla nich priorytetów. Stąd też, proszę państwa, ciężary tych wszystkich decyzji ponosimy my. Niestety ci, którzy chcą leczyć tych pacjentów i póki nie zostaną wprowadzone inne rozwiązania decyzyjne takie, że rzeczywiście ten pieniądz pójdzie za pacjentem, to my tych spraw nie rozwiążemy. Możemy je wyciągać, możemy mnożyć przykłady, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jesteśmy w tym zakresie bezsilni. I teraz chciałabym jeszcze pani doktor odpowiedzieć, bo pani mówiła podawała przykłady złej współpracy między pediatrami a stomatologami. Jest zła współpraca między różnymi specjalnościami, między innymi specjalnościami a stomatologami. Ale tu ja widzę dla nas bardzo dobrą rolę, dla samorządu, dla szkolenia podyplomowego, dla organizacji interdyscyplinarnych konferencji, gdzie rzeczywiście wielu kolegów mogłoby się w tych kwestiach wypowiedzieć. Próbujemy tak robić na Śląsku. Nie wszystko jeszcze udało nam się osiągnąć, ale myślę, że idziemy ku dobremu i myślę, że wiele rzeczy możemy państwu podpowiedzieć również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mikrofonu to ja już nie mam, w związku z tym teraz... Wyrwałem ci mikrofon, ale cieszę się, że mam mądrą koleżankę, bo rzeczywiście sporo ważnych rzeczy poruszyła. Natomiast chciałem państwu powiedzieć tak, że to jest w ogóle wierzchołek góry lodowej. Współpraca między lekarzami z różnych specjalności. Ja tu chciałem, że tak powiem, wrócić do wątku zmiany koncepcji leczenia z medycyny naprawczej na medycynę prewencyjną. Tak? I wydaje mi się, że jeżeli jakikolwiek sukces możemy odnieść, to powinniśmy rozmawiać o tym, że ten element edukacyjny w stosunku do wszystkich lekarzy, wszystkich specjalności, którzy mają jakikolwiek kontakt z pacjentami, którzy mają problemy stomatologiczne lub potencjalnie mogą je mieć, to jest ta rola właśnie, którą powinniśmy, że tak powiem, pełnić, bo to jest rola ginekologa prowadzącego ciążę, tak, o uprzedzeniu, że tak powiem, w jaki sposób powinno, jak odontogeneza w ogóle przebiega, w jaki sposób matka powinna myśleć o tym, co z dzieckiem będzie się działo. Ja z przerażeniem, jak słucham, państwo wiecie, że żremy 40 kg cukru na osobę rocznie, tak, więc możemy sobie urobić rączki po łokcie, jeżeli będziemy mieli, nie zmienimy, że tak powiem, pewnego rodzaju podejścia do funkcjonowania, do życia, to będziemy mieli no, pewnego rodzaju problemy, tak? Ewa zapytała o współpracę z lekarzami POZ-u. Nikt nie zwolnił lekarza
rodzinnego, bo jeśli chodzi o pediatrów, to pani doktor, wymierają, no taka jest prawda. Wymierają na nasze własne życzenie, tak? Wprowadzono model opieki, gdzie lekarz rodzinny, że tak powiem, omnibus, będzie zajmował się, no może nie noworodkiem, ale od dziecka będzie zajmował się, że tak powiem, pacjentem. On ma się znać, tak? Ma się znać, natomiast no, z różnych względów, na pewno nie braku pieniędzy. Jeśli chodzi o brak czasu, to się zgodzę. Natomiast jeśli chodzi o brak pieniędzy u lekarzy POZ-u, to się nie zgodzę. Natomiast powiem Państwu tak, że tutaj ten element edukacji jest niezwykle, że tak powiem, istotny. Nikt nie zwolnił lekarza medycyny rodzinnej od tego, żeby zbadać pacjenta w całości. Badanie jamy ustnej, proszę Państwa, jest, o ile sobie dobrze przypominam, jest jednym z elementów badania przedmiotowego. No. Będę przedstawiał Państwu przykład lekarza medycyny pracy, który wydając, proszę Państwa, zaświadczenie osobie pracującej w kuchni, nie zagląda jej do jamy ustnej. No. Natomiast co tam można spotkać, to mogę Państwu, że tak powiem, opowiedzieć. No. Generalnie rzecz biorąc, to jest no, kwestia jakby takiej pewnej odpowiedzialności wykonywania zawodu, ale również wiedzy, bo o wielu rzeczach, że tak powiem, zapominamy. Często to jest kwestia no, wymiany informacji, tak? Bo to jest rzecz, że tak powiem, istotna. Ten system doprowadził do tego, że rzeczywiście no, bardziej jesteśmy zainteresowani JGP, bardziej procedurą, bardziej tym, ile kasy dostaniemy za to, że tak powiem, jak pacjent wyjdzie. Natomiast takie szersze troszkę spojrzenie na pacjenta albo próba powrócenia do koncepcji konsylium lekarskiego i rozmowy na temat, w jaki sposób moglibyśmy, że tak powiem, choremu pomóc, to jest niestety temat, że tak powiem, złożony. Ten model, który funkcjonuje, nie jest modelem przychylnym dla takiego, no powiedzmy sobie, holistycznego spojrzenia na wszystkie problemy, z którymi pacjent się, że tak powiem, spotyka. I trochę z mojej działki. Rzeczywiście jest tak, że stomatolodzy są tymi, którzy w obrębie jamy ustnej no mają jakby kontakt pierwszy, tak? Im łatwiej jest wiele schorzeń ogólnych również i rozpoznać poprzez to badanie, które jest, no powiedzmy sobie, bardziej wnikliwe. To można sobie szczerze powiedzieć. My badamy pacjentów zdecydowanie bardziej dokładnie w tym zakresie niż ktokolwiek inny. To jest, proszę Państwa, cała profilaktyka i całe wczesne rozpoznawanie procesów, no powiedzmy sobie, przednowotworowych. To jest ogromny problem, ale już powiedzmy sobie, no nie zwracamy uwagi, jak palą na przystankach, aczkolwiek prawo zabrania tego tak, w wielu miejscach, czy jak palą pod szpitalem, bo też prawo tego zabrania, ale generalnie rzecz biorąc, zwróćcie Państwo uwagę to, co się, że tak powiem, palaczy pijących dzieje na śluzówkach. No, generalnie rzecz biorąc, powinniśmy upowszechniać kwestie związane, no powiedzmy sobie, z wczesnym rozpoznawaniem procesów, które zagrażają jakiemuś nieprawidłowością rozwoju nabłonka. Szkoda, że nie ma pana profesora Wójtowicza, bo na ostatnim spotkaniu, na takiej ostatniej konferencji w Centrum Onkologii pokazywał bardzo, że tak powiem, proste metody wczesnego rozpoznawania tych stanów, nad którymi powinniśmy się pochylić. I myślę, że ta interdyscyplinarność to jest rzeczywiście no problem złożony w każdą stronę. Natomiast, że się nie komunikujemy, nie rozmawiamy, taki list, no powiedzmy, nawet na niektórych skierowaniach jest taka formuła, że można, że tak powiem, odpowiedzieć po konsultacji, tak? No naprawdę niewielu z nas i to sam się bije w piersi, że jak mam komuś odpisywać, żeby wystawił skierowanie, to wolę tego pacjenta załatwić, że tak powiem, dzisiaj, żeby mi nie łaził za 2 tygodnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor prosił. Ja bym chciał to sformułować jako pytanie, bo i wrócić do tematu, o którym dyskutujemy, czyli o możliwości wpływu na system ochrony zdrowia.
Po pierwsze, to te, jak słucham tych wszystkich opowieści, to myślę, że my trochę się przekonujemy siebie do rzeczy, co do których jesteśmy wszyscy przekonani. Ja nawet myślę, że Ministerstwo Zdrowia jest do tych rzeczy bardzo mocno przekonane, ale zwróćmy uwagę, że Ministerstwo Zdrowia działa w zupełnie innej rzeczywistości. Dla nas najważniejsza jest ochrona zdrowia, ale w polityce? Nie wiem. Może tak, może nie. Na co chcę zwrócić uwagę? Dlaczego tak właśnie mówię? Kto decyduje o tym, jak funkcjonuje nasza ochrona zdrowia? No my wszyscy, obywatele, oczywiście ustami wybranych przedstawicieli. No to wiadomo, na tym polega demokracja reprezentacyjna. Ale niedawno ktoś, Ambroży czy Konstanty, już nie pamiętam, zwrócił nam uwagę na to, że jak długo my mówimy z politykami, to jest to bardzo słaby argument. I naszym głównym partnerem w tych dyskusjach, jak powinien funkcjonować system, powinni być pacjenci. To jest trochę więcej widoczne, aktywność pacjentów w tej medycynie ogólnej, w tej części, którą ja reprezentuję. Myślę, że jest trochę mniej widoczne w stomatologii, ale to wszystko pokazuje, jak bardzo dużo my mamy do zrobienia, bo to jest ogromne wyzwanie. Jeżeli my będziemy przekonywać ministerstwo o tym, co powinno być zrobione, to myślę, że odpowiedź będzie taka, tak możemy zrobić, ale minister finansów, o którym wspomniał pan dr Dudziński, ma inne trochę zdanie na ten temat. Natomiast myślę, że jeżeli my będziemy coraz szerzej współpracować z pacjentami, to jest długi proces i nie jest łatwa sprawa, to pacjenci będą mieli dużo większą możliwość wpłynięcia również na ministra finansów. Znaczy zawsze mogą pójść na długi spacer no, na ulicy. Ktoś z Państwa jeszcze? Czy już? A może jeszcze Państwo chcieliby zabrać głos? No to, to wypada mi po... Jest! O! Biegnie Białystok, super. Taką miałam nadzieję. Jola Szczurko, Białystok. Tak jak już powiedziałaś, Wuniu. No mnie cały czas nie daje spokoju ta wypowiedź, jeżeli chodzi o konkurs ofert, prawda? No musimy się zdecydować, gdzie chcemy być. Czy chcemy po prostu mieć konkurs i reguły takie, jak są w rozporządzeniu kryterialnym, czy też po prostu powinniśmy jednak pomyśleć o tym, że uczelnia, w związku z tym, tak jak powiedziała pani konsultant, jest uczelnią, która kształci specjalistów, prawda? Więc może pomyśleć o tym, żeby jednak z innego koszyka to było robione, tak? Bo no, nie oszukujmy się, ten tort jest bardzo mały i w tym momencie, jeżeli przystępujemy i mamy rozporządzenie jedne dla wszystkich, to albo przystępujemy do konkursu ofert wszyscy jednakowo, albo po prostu są lepsi i gorsi. Także uważam, że jeżeli chodzi o rozporządzenie te, które było ogłoszone w tym roku, było wyjątkowo niefortunne. No i niestety w tym momencie ja jestem przerażona tym, że uczelnia medyczna nie dostaje kontraktu, ale dostaje. Więc dostaje czy nie dostaje? Albo interwencja jest uczelni, która jest monopolistą, że tak powiem, no nie oszukujmy się, tak? No bo tak jak powiedziała pani konsultant, powiedziała wprost, stawiamy ultimatum. Albo nie kształcimy, albo dostajemy kontrakt, no to w końcu się zdecydujmy. Albo do konkursu przystępujemy wszyscy i w rankingu jesteśmy wszyscy jednakowo traktowani, albo uczelnia jest tym priorytetem, a priorytetów nie było w tym konkursie. Dziękuję, mogę? Tak, znaczy umówiłyśmy się, że pani prezes podsumuje, ale rozumiem, że jeszcze nie jest to podsumowanie, nie, tak? Nie, ja chciałam się odnieść do wypowiedzi koleżanki Joli Szczurko. Ja myślę, że chyba nikt z nas nie będzie miał wątpliwości, że skoro można stworzyć sieć szpitali, w której są jednostki wyjęte spod i obszary ich działań spod postępowania konkursowego, to wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby zasugerować, żeby jednostki, które będą
spełniać zadania edukacyjne, prawda? Będą w tej samej puli sieci, tylko że placówek stomatologicznych, specjalistycznych, i to byłoby rozwiązaniem. Trzeba po prostu głośniej o tym powiedzieć. Może ktoś zechce usłyszeć i wprowadzić to w życie, tak? Skoro pojawiła się właśnie taka sytuacja, jak na dziś na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Co jakiś czas w jakimś uniwersytecie coś takiego się pojawia. No, nasz uniwersytet, myślę, że ma w Białymstoku, była taka sytuacja w Krakowie, w Lublinie. Także to się powtarza, ale jeżeli dotyczy to prawie każdego zakresu świadczeń, jak powiedziała pani profesor, za wyjątkiem tej dziecięcej, którą udało się, prawda, coś zmienić, uratować, to znaczy, że problem narasta i może po kilku powtórzeniach, no, rzeczywiście uznają, że trzeba stworzyć odrębny zakres, wyodrębnić postępowania konkursowego. Wszystkich traktować tak samo, ale pula dla uczących oddzielna. Jeszcze pan doktor Dudzi. To znaczy, proszę państwa, no takie stanowiska wyrażaliśmy jako komisja stomatologiczna, tak? Między innymi wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o kształceniu. Kształcenie powinno być finansowane przez państwo na każdym etapie, tak? Na etapie przeddyplomowego kształcenia, stażu podyplomowego i kształcenia specjalizacyjnego, to powinny być pieniądze publiczne bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. I takie było nasze stanowisko. Natomiast cała reszta dyskusji to jest taka oczywiście, że musimy porozmawiać o zmianie systemu, ponieważ za te pieniądze, to wszyscy też wiemy, nie musimy się wzajemnie przekonywać, za te 1,8 mld złotych nie poprawi się ani sytuacji, że tak powiem, zdrowotnej, ani na pewno nie zadowoli się środowiska. I teraz niech ktoś z polityków jasno powie, bo to my się cały czas tego domagamy. Proszę powiedzieć tak, nie stać państwa polskiego na sfinansowanie opieki stomatologicznej, bo pod stołem to się mówi. Nie stać państwa polskiego. Proszę to powiedzieć pacjentom. To jest właśnie ten głos, który Romek tutaj przedstawił. Zobaczymy, jak zareagują pacjenci, jak się dowiedzą, że nie ma opieki stomatologicznej nieodpłatnej. Prawda? Ale to trzeba wyartykułować i my się musimy tego domagać. Powiedzcie głośno, jak to jest naprawdę, bo na razie to jest po prostu mydlenie oczu. Nie zwiększa się środków finansowych, to dalej są te same pieniądze, a nie mamy się spodziewać tego. Proszę państwa, w planie finansowym, czy w propozycjach planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, którego ma nie być od 1 stycznia, w stanie likwidacji, a budżet właśnie tego Narodowego Funduszu w stanie likwidacji powstanie i tam finansowanie stomatologii jest na podobnym poziomie jak w tym roku. Czyli nie ma się spodziewać, nie mamy się co spodziewać jakichś no rewolucyjnych, że tak powiem, zmian w tym zakresie. Także myślę, że to jest moment bardzo dobry do tego, żeby rozpocząć dyskusję. Głos Romka jest no powiedzmy sobie taki, nazwijmy to, przekonywujący, że my się powinniśmy od polityków domagać tego, żeby pacjentom powiedzieli prawdę. Również w sprawach opieki stomatologicznej. Dziękuję bardzo. Myślę, że trudno znaleźć tych polityków, którzy to powiedzą, ale może kiedyś zostanie. Może po wyborach. Panie prezesie, czy pan chciałby jeszcze zabrać głos, bo umówiłyśmy się, że potem podsumuje całość pani doktor. Pani prezes. No ja myślę, że zostało już tyle powiedziane, że już chyba się wstrzymam od głosu. Państwo zresztą no, wszyscy już uzupełniali i temat moim zdaniem jest wyczerpany. Dziękuję bardzo pani doktor Marta Klimkowska-Misiak, proszę, jako do końca. Gospoda. Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że nie zgodzę się z prezesem, że temat został wyczerpany. Myślę, że na te tematy możemy naprawdę bardzo długo jeszcze dyskutować, ale oczywiście nie mamy na to na dziś czasu i może niekoniecznie są to najbardziej dobre okoliczności, żeby ta dyskusja miała jakiś efekt sprawczy, prawda? Więc ja na podsumowanie, żeby tak szybciutko, myślę, że wszyscy o tym pamiętamy, ale warto od czasu do czasu zajrzeć do kodeksu etyki lekarskiej i przeczytam państwu ustęp 2 artykułu 2 kodeksu, który mówi tak: największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. Czyli musimy cały czas
mówić o tym, że chcemy leczyć pacjentów tak, jakby sumienie nam nakazuje i walczmy w samorządzie, bo jest nas w tym samorządzie naprawdę dużo, 18 tysięcy lekarzy, to naprawdę ogromna rzesza, która jeżeli będzie mówiła nie 18, 100, no i Boże, 180. 180, no przecież mamy prawie 40 tysięcy lekarzy. No przepraszam, to już koniec dnia, więc można się pomylić, wybaczycie mi to. No właśnie, trzeba kończyć. Więc myślę, że w jedności siła i jeżeli będziemy ciągle wracać do tych tematów, to w końcu coś uzyskamy. Od czasu do czasu jakieś małe kroczki widzimy, że jednak się daje coś osiągnąć. I jeszcze chciałam powiedzieć Państwu, że mamy rok Władysława Biegańskiego, który między innymi napisał myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Polecam Państwu wszystkim tą pozycję. Jest tam przypowieść o Buddzie, w której konkluzja jest taka: szanujcie się wzajemnie, to i Was szanować będą. Także to mój apel na koniec i wtedy będzie na pewno lepiej. I jeszcze Pani Profesor, proszę. Ja chciałam tylko powiedzieć Państwu, że to dzisiejsze spotkanie, które zwieńczyło dwudniową konferencję, było organizowane we współpracy samorządu ze środowiskiem uniwersyteckim i dlatego myślę, że jest to bardzo dobry przykład również na to, że ta współpraca funkcjonuje i bardzo ją sobie cenimy i myślę, że na tym polu jesteśmy w stanie wywalczyć coś dla naszego środowiska i bardzo dziękuję Pani Prezes za to, że mogliśmy również w tym roku uczestniczyć jako współorganizatorzy tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze Dziękujemy. Pan Prezes Sawoni. Mimo wszystko. Koleżanki i koledzy, tak, no ja chciałbym tak na zakończenie bardzo serdecznie podziękować panelistom oczywiście, ale podziękować wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w dyskusji i przysłuchiwali się tej dyskusji. No i serdeczne podziękowania na ręce pani redaktor Ewy Gwiazdowicz, która mimo, że jak widzicie Państwo nie w pełni może sprawna, ale bardzo tutaj nam przychylna zorganizowała ten panel i duże brawa dla Ewy. Dziękujemy, że mimo wszystko jesteś i działasz z nami. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję wszystkim Państwu, wszystkim, którzy wytrwali i liczę, że w przyszłym roku spotkamy się jeszcze w liczniejszym gronie. Dziękuję też bardzo. Wszyscy mamy taką nadzieję. Już teraz nieoficjalny komunikat. Bardzo serdecznie zapraszamy na kolację do restauracji Kaskada z niespodzianką. O 19 czas już się zaczął, więc proszę bardzo. Niespodzianka będzie nieco później. Thank you.